Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Artur Cieśla, jestem fizjoterapeutą i zapraszam wszystkich na kolejny wspólny poranny trening. Skoczy las. Zdrowie to największy skarb. Wszystkie ćwiczenia wykonujemy przez jedną minutę, przed każdym z nich krótki instruktaż i razem ćwiczymy. Pierwszym zadaniem będzie przejście do wypchnięcia biodra do tyłu, wysunięcia rąk do przodu, rozciągnięcie pleców. Następnie wchodzimy w pozycję 90-90 w ramionach i rozciągamy klatkę piersiową. Tutaj wykonujemy wdech nosem, na dole wykonujemy wydech ustami. Przygotowujemy się. Czas start. Mocne rozciągnięcie. Wdech tutaj. Każdy dostosowuje tempo do siebie. Mocne rozciągnięcie klatki, a tutaj wydłużamy nasze ręce, wypychamy biodro, rozciągamy plecy. Tutaj też zachodzi ruch rotacji. Do przodu ręce zrotowane do wewnątrz, do tyłu rotujemy na zewnątrz. Teraz skupimy się na rozciągnięciu tyłu uda i na zgięciu kręgosłupa. Na zmianę ustawiamy nogę do przodu, wyciągamy się rękami do góry, zmiana strony, pięta na podłożu, wypychamy biodro do tyłu i idziemy do rozciągnięcia. Przygotowujemy się, czas start. U góry wdech nosem i wydech. Z rozciągnięciem. Wdech nosem. Rozciągnięcie. Mamy czuć rozciąganie tyłu uda. Wypychamy lekko biodro do tyłu, pochylamy się kręgosłupem, wydłużamy na koniec nasz tułów. W kolejnym ćwiczeniu zaangażujemy nasze skosy tułowia. Będziemy wykonywać zgięcie w biodrze, przyłożenie ręki, następnie rozciągnięcie całej skośnej taśmy. Przygotowujemy się, czas start. Tutaj wykonujemy wdech, wydech i robimy trzy ruchy na stronę. Zmiana strony, zgięcie, rozciągnięcie, zgięcie, rozciągnięcie. Dorzucamy tutaj trochę elementu równowagi. W następnym ćwiczeniu mocna angażacja mięśni ud i mięśni pośladkowych. Wysuwamy biodro do tyłu, lekko uginamy kolana i robimy krótkie, dynamiczne kroki na boki. Przygotowujemy się, czas start. Biodro w tył, kolana lekko ugięte i pracujemy. Dostosowujemy tempo do siebie, tak samo tempo oddechu.
dynamicznie pracujemy, nie zatrzymujemy się za długo w pozycji takiej skrajnej bocznej, tylko od razu zaczynamy iść w przeciwnym kierunku. Nie wychodzimy z pozycji wychylenia biodra do tyłu. Cały czas ta pozycja wyjściowa w tym ćwiczeniu. Mocna praca pośladków i nóg. Do ostatnich dwóch ćwiczeń wykorzystamy ręcznik zwinięty w rulon. Chwytamy go pod chwytem. Wysuwamy biodro do tyłu, kolana lekko ugięte. Rozciągamy ręcznik, tak żeby zaangażować rotatory zewnętrzne i będziemy wzmacniać nasze mięśnie grzbietu poprzez przyciąganie ręcznika do brzucha. Łokcie pracują blisko tułowia. Przygotowujemy się. Czas, start. Biodro w tył, kolana ugięte. Wdech, wydech. Mocno rozciągamy ręcznik. Łokcie blisko tułowia. W następnym ćwiczeniu zmieniamy chwyt na ręczniku. Ustawiamy szerzej nasze nogi, ręce nad głowę i będziemy pracować do skłonu bocznego, rozciągać nasze ciało. Przygotowujemy się, czas, start. Ręcznik mocno napięty i tutaj swobodnie i wolno pracujemy do skłonu bocznego. W ostatnim ćwiczeniu wyciszamy się. Swobodnie sobie oddychamy, wdech nosem, wydech, wdech. I to był już nasz cały trening. Dziękuję za wspólne ćwiczenia i zapraszam na kolejne nasze spotkanie.